Witajcie w Komnacie Prób, nowej serii mającej na celu sprawdzanie możliwości poszczególnych jednostek w konkretnych warunkach. Chciałbym wam pokazać, co potrafi gryf bojowy z wampiryzmem i przygotowaniem pod dowództwem Iriny, który zmierzy się z całą arenową armią Inferno. Zaznaczam od razu, że bohater demonów służy tylko temu, żeby dodawać jednostkom statystyk, stąd też jego build opiera się na szczęściu, obronie i ataku. Jeśli chodzi o build Iriny, tutaj priorytetem był atak, ekspert mroku i obrona z przygotowaniem. Build ten może i ma jakieś małe szanse w bitwach towarzyskich, ale nie jest przykładem czegoś, co grać warto. Jak widzicie, statystyki też są normalne i spotykane w grach arenowych. Czas na materiał z walki, zapraszam. Jak widać, wszystkie statystyki zgadzają się z tym, co widzieliście wcześniej. No i teraz tak, założenie jest takie, że nasz bohater będzie defował, gryf będzie też defował. No szkoda, że akurat tura rogacza wypadła tak wcześnie. Tu będziecie mieli też przykład fajny, bo widzicie, że gryf nie skontratakował Cerbera, mimo że, ale będzie moment, w którym gryf będzie miał aktywne przygotowanie i wtedy Cerberowi zadał uderzenie przed tym, jak on go zaatakuje i po, tak jakby był zwykłą jednostką, mimo tego, że ma umiejętność brak kontrataku. Zobaczcie sobie, jakie liczby wykręca ten gryf z kontry, 4900 obrażeń, przecież to jest, kurde, masakra. Akurat dwa razy pech, że ten rogacz wpadał w przygotowanie, no ale cóż, tak się kolejka akurat ułożyła, założenie moje było takie, że jednak no, daje działać komputerowi, tak, i zostawiam gryfa na defie. Tutaj też będzie ładnie. 7 kontry, 7 diabłów z kontry gryfa. Ogólnie też za chwilę będzie kolejna tura tego właśnie czarta i on rzuci wrażliwość na gryfa i to jest jeden z sposobów tego, jak można właśnie poradzić sobie z takim gryfem na wampiryzmie. No, trzeba mu tą obronę obniżyć, żeby każdy atak waszych jednostek po prostu go bolał, bo obecnie zdefowany gryf na utrzymanie pozycji jest, no, praktycznie jak widzicie, nieśmiertelny. On właśnie wyrżnął całą armię Inferno razem ze wszystkimi bramami i jeszcze za chwilę z przywołanym tak naprawdę przez diabła czartem, czyli jeszcze jedną jednostką gratis i nic mu nie jest, nie? Sukkubusom za chwilę skończy się amunicja, no bo takie było założenie, nie? Że po prostu sukkubusy mają strzelać do momentu, aż im się ta amunicja skończy, no i potem podejść, tak, żeby z tym gryfem zawalczyć na końcu. Jakby miały nieskończoność amunicji, to temu gryfowi zbyt wiele by się nie stało, ponieważ po prostu podleciałby do przodu i je zabił, nie? Jakoś tam dużo by to nie zmieniło. Być może jedynie to, że teraz jak gryf skończy, to jest zero strat, tak? Także zabił całą armię Inferno i tak naprawdę nie poniósł tutaj żadnych totalnie szkód dla siebie, ale jedyne, co by zmieniło to, że sukkubusy miałyby nieskończoność amunicji, to, że być może gryf by nie skończył bitwy właśnie w całości. Dlaczego gryf zadawał tak olbrzymie obrażenia? Odpowiedź jest dosyć prosta. Kontrataki tej jednostki skalują się do momentu jego kolejnego ruchu. Sprawdźmy więc, co się stanie, gdy przystaniowy zwierzak zostanie zdenerwowany do granic możliwości. A tutaj kolejny pokaz właśnie tego, jak bardzo gryf potrafi sobie poradzić tak naprawdę ze wszystkim. Dosyć dobre statystyki u orka, 21 ataku. No i mamy tutaj 8 staków takich, jak dostajemy na naszej arenie. No i ten gryf na defie, 51 gryfa z całkiem też dobrymi statystykami. Zobaczcie, jak łatwo będzie w stanie sobie tutaj z tymi orkami poradzić. Dodatkowo one za każdą śmiercią jeszcze nabijają sobie tego szału jakieś tam dodatkowe ilości, tak? No i zobaczcie. Dodaję mu 5 i już schodzą całe staki tak naprawdę. Zobaczcie tam na górę ekranu, jak duże obrażenia z kontry zadaje ten gryf, nie? Za chwilę przetestuję, bo ja tam go dosyć ostro sprawdzałem. To zaraz zobaczycie fragment kolejnej bitwy. Dobra, tutaj mamy troszeczkę większe staki orków, żeby specjalnie ułożone w ten sposób, że mniejsze staki zaczynają pierwsze, a na końcu wchodzi właśnie ten
ten największy, no i zobaczcie, zobaczcie co się stanie. On zadaje 16 gryfów, 105 gryfów, 105 oprawców z kontry, to jasno pokazuje, jak olbrzymie obrażenia może zadać. Defensywę tego gryfa możemy wzmocnić jeszcze bardziej, jeśli nasz build będzie wyglądał tak jak wariant ofensywny w poprzednim odcinku Uniwersytetu Srebrnych Miast. W takim przypadku każdy atak okupiony jest potężną kontrą naszego herosa oraz kontrą gryfa, która go dodatkowo leczy. Wtedy pokonanie takiej jednostki staje się praktycznie niemożliwe w bitwie bezpośredniej. W następnym odcinku sprawdzać będziemy próg wytrzymałości arenowego staku podżegacza na trzecim poziomie szału w starciu z pozostałymi jednostkami na jego tierze w formule 7 kontra 1. Zostaw łapkę w górę i słyszymy się w następnym odcinku. Cześć!